Siemanko. Dzisiaj nagramy sobie vloga z moją żonką, którą widzicie przede mną. Jedziemy spotkać się jeszcze z jednym kolegą, może ktoś jeszcze dołączy. No i skoczymy na Zalew Rybnicki. Jeszcze interkomów nie włączyliśmy, ale zaraz to zrobimy, tak że będziecie nas słyszeć, mnie i żonę. O, chyba nie wie gdzie jechać. Dobra, jedziemy na Shella. Fajna pogoda dzisiaj nam dopisała przy niedzieli. Co to, jakiś benzyniak? Dobra, wyprzedzimy go. To ciąg dalszy prezentacji motocykla od żonki. Jest to Kawasaki EX650. Ostatnio mi kamerka padła, ale pokażę tak na szybko, zanim ruszymy w trasę, jej motocykl. Jest to rocznik 2011 z dwucylindrowym silnikiem, bodajże 78 koni. Tak, Ola? 78? No, 78 koni. No, wydaje mi się, że daje radę. Z akcesorii chyba tutaj nic takiego ciekawego nie ma. Jest tu taka dokładeczka na siedzenie pasażera, żeby trochę to ładniej wyglądało. Kierunkowskazy jakieś takie chińskie, wbudowane w lampie. Ale tak naprawdę taki już ten motocykl kupiliśmy. A jak to wygląda, to w sumie może każdy może sobie ocenić sam. Mi to się tak średnio podoba. No i wydech chiński, niewiadomego pochodzenia, niewiadomej firmy. Strasznie drze japę. To co pewnie też będzie słychać na filmach. A my ogólnie dzisiaj ruszamy w trasę na Zalew Rybnicki. To jeszcze z kolegą, który jeszcze grzebie przy swojej Suzuki GSX R1000. I zaraz będzie fajnie wszystko słychać na interkomach, także ruszamy. Klipowca mapa jest. Ja jadę jako druga, tak? Tak. No to jedź. Jak na razie Janosik nic nie pokazuje. Taka pułapka, nie? Bo to wiesz, policja przeważnie lubi stać na właśnie takich, gdzie masz 3 dychy, 4 dychy, nie zdążysz zwolnić i wiesz, i zaraz cię sprawdzą, nie? I mandacik. Tak, włączyłem, no. Będziemy na wrót? No. Jakiś wilkot kudający wróci na mnie, jak to mi się Jeszcze raz, co? Jakiś wilkot kudający.
Ale nie, ogólnie to dobrze wyglądasz, serio. Jeszcze w tym kombi? No. Spoko, spoko. Ty wiesz co, ja tą kamerkę tylko, czekaj, przez troszeczkę do góry, bo ona za nisko nagrywa. To też jest w sumie niby bez znaczenia, nie? O, aha, dobra, ale poprawiłem jak coś. No, teraz wydaje się być lepiej. Ja sobie muszę ten uchwyt dźwignąć, ale to też z doma, bo to ten klucz, albo ten twoim impulsem może sobie nie pasować. No, jak jest mniejszy, to możliwe, no. Jaki fajny trójkołowiec po lewej. Ja, ten banan przyjazdów tam, nie? No. 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 Takie ni to motocykl, ni to quad. No. A tym normalnie na B można jeździć podobno. Ja? Ta. Nie musisz mieć, a bo to wiesz. A musisz mieć na pojazd jednośladowy jakby, nie? Tak. Dokładnie. W ogóle tak blisko tego rybnika mieszkam, a nigdy nie byłem na tym zalewie. Ja nie wiem, co to tam się można kąpać, czy co to jest w ogóle? Nie, tam wiele, tam ino ryby łowią, bo ale ja. Aha. Ja też tylko wtedy tam byłem tak naprawdę, nie? No. Zaraz to tutaj, ale widziałem, ja tam ludzie fajne dodają stamtąd, więc... Aha. Ja tylko tak na Google Maps w sumie oglądałem jakieś tam zdjęcia, co to jest. Jakiś taki pomost chyba tam był. Możliwe nawet, myślałem, że też nie wiem. No. Jedziemy. O, dawaj Ola już, wyprzedzaj.
droga rowerowa. Naprawdę, nie? No, był znak właśnie. Teoretycznie nie wiem, czy my tędy możemy jechać, no ale co zrobić? Bo to chyba nas typowo na ten zalew. I co to będzie to? No i to jest tu i po drugiej stronie, ale to jeszcze trochę, bo my na górę wyjedziemy. Aha. Mam nadzieję, że powrót będzie lepszy. Cię rozpoczęło kochać? Nie, ja cię słyszę. Może. No, ale ja to bardziej sobie wyobrażałem, że to będzie takie miejsce, gdzie będzie dużo ludzi, wiesz. Że będą spacerować, nie? No, to kurde. Uważajcie. No, i to nas poprowadziło. No. Powiem ci, że chyba... Może set, nie wiem, zobaczymy ten zalew, ale raczej bym się stąd ewakuował, nie? No! Nie, to musimy kurde ten... Jest jakaś inna droga albo coś, bo... Co tu pisze? Nie dotyczy rowerzystów, służby posiadaczy kart, czyli... A dobra, jedź tam normalnie, ja bym tam jechał. Nie. Czemu? Do wzięcia, nie? Nie wiem, co to jest. Ja bym jedę, tylko mała. Dobra, jedziemy. Gdzieś tam się z boku postawi, nikomu nie będą przeszkadzać te motocykle. No. Najwyżej powiemy, że jesteśmy właścicielami jakiejś restauracji. Bo to jest sam rynek stary już. No, dobra, to czekaj. Postawimy je gdzieś. Tu jest jakaś uliczka, to tu weźmiemy. No. To zawracamy i tam gdzieś to stawiamy. Gdzie to widziałeś, bo to wiesz, ja nie wiem. To było na tym centrum, na rynku, wiesz? By trzeba było chyba zawrócić. Chyba, że tu gdzieś. Już co? Chodź, zawrócimy. Dobre. Troszkę hałasu narobimy. Co? Skurcz mnie łapie w nogę. Aha, o, najgorzej. Ale zaraz to będzie. To se rozprostujesz. O, to jest tutaj, chyba. Nie wiem, czy... A nie, to nie jest chyba na... Albo? Może? Ja, parking rowerowy. Ale staniemy tutaj jakby co? No. Dobra, będzie git. No i mamy ryneczek. To ja obok ciebie, Konrad, stanę, nie? Tak chodźmy. No.
Mam wrażenie, że ta stopka zaraz miała się połamać. No wydaje. Muszę zobaczyć. Chyba tędy wyjademy. Okej. No, ryneczek w Rybniku. Tamte płatne, ale tak... Lepszy niż w Zabrzu, chociaż w Zabrzu nie ma rynku. Tak. No, no właśnie. Nie wiem, przez fontannę. No nie, to nie fontanna. Nie? No faktycznie. Kurde, to było to. Nawet Jola by przeszła. Kurde, no. To możecie jechać w stronę, bo to jest 6 km prosto. O, spoko, spoko. My się z wami żegnamy. Tak. Żegnamy się z wami. Może się uda następnym razem jeszcze coś nagrać więcej. Ogólnie kolega nagrywał jeszcze kamerką GoPro Fusion, tą 360. Może fajne ujęcia będą z tego. Zobaczymy. Dobra. Szybka odcinka.